Rozdział 25. 13 grudnia Sablin otrzymał cesarski rozkaz do armii i floty, w szlachetnej formie ustalający cele wojny: dopięcie zwycięstwa w zgodzie z narodem i sojusznikami, ozdobienie ponownie krzyżem prawosławnym Konstantynopola i zupełną niezawisłość Polski od Rosji. Tę odpowiedź cesarską na mowę Miliukowa odpowiedź rozrzuconą na froncie w tysiącach egzemplarzy, odczytywał wzruszony sablin pułkom swojej dywizji, tłumacząc im wagę cieśnin dla Rosji i pamięć cesarza o cierpieniach Polski, które wynagrodzić należy zwróceniem jej wolności. Jak należy krzyż przywrócić meczodowi Sofii, święte sprawy, za które żołnierze rosyjscy powinni życie nieść w ofierze. Pułki odpowiadały brawurowem. Hurra! był poryw. Ale Sablin drżał, że jakiś raz Putin może go w mieszaniem się swojem zmarnować lub uczyni to zazdrość angielska względem praw Rosji do Dardanelów, lub osłabi nastrój przerwa w poczynaniach bojowych, gdy trzeba było zaraz uderzyć i odebrać Warszawę. A i żołnierze, podnieceni na chwilę, szeptać poczęli po, po kątach, że gdy żony ich w domu płaczą, kapitaliści zagraniczni zaprzęgają Rosję w jarzmo wojny jeszcze na lat dziesięć. Za powrotem do domu Sablin otrzymuje pakiet od studenta motocyklisty, zadającego mu pytanie. Czy to prawda, że w Petersburgu zabito raz Putina? Pytanie dziwne, świadczące o tem. Iż niejemu jednemu przyszło na myśl, że w tej chwili obudzenia się zdrowej myśli w monarsze wypadałoby odsunąć od niego złego ducha tronu i państwa na zawsze. Nic nie słyszałem o tem, odpowiada. Pakiet mieści depeszą prywatną Repnina, Macniewa i Chrycenki, wzywającą dyskretnie Sablina do stolicy z powodu wypadków wielkiej wagi których bliżej Depesza widocznie określić nie mogła. Sablin porwał się z miejsca i nazajutrz, lecąc automobilem jak wicher znalazł się w stolicy. Nie był tu już od roku. Petersburg i razi go zbytnio, na czas wojny obfitością smakołyków za witrynami, górami kawioru i ananasów, co prawda po cenach bajecznych, i wzrusza wspomnieniami świętymi dzieciństwa. Wstąpił do kazańskiego soboru, aby postawić modlitewnie świeczkę i tu znalazł klęczącą zapłakaną kobietę. Zdawało mu się, że spojrzawszy na jego szlify, doznała dzikiego strachu. Była bliską omdlenia. Wyszła i zatoczyła się. Podtrzymał ją troskliwie. Ujrzał oczy pełne męki i usłyszał błagalną prośbę. Ach, pan jesteś z pułku, w którym służy mój mąż. Nie pisałam do niego tak dawno, nie wiem, co się z nim dzieje. Nie śmiem doń pisać. Ratuj mnie pan. A kiedy powiedział jej, że jest komendantem pułku, dowiedział się, iż ma do czynienia z Zoją Kozłową, ową zorką, do której tak modlił się jej mąż. Uspokoił kobietę, że mąż jest zdrów po czym znowu usłyszał niezrozumiałe błagania i okrzyki historycznej rozpaczy. – Ratuj, pan. Nie chcę umierać. Muszę. Jestem taka młoda. Nie. Nie. Już mnie nic nie ocali. Wiedział, że nie ma do czynienia z awanturnicą poszukującą oryginalnie znajomości i zgodził się pojechać do niej, aby wysłuchać jej tragedii. Była to jedna z najokrutniejszych, jakie pomyśleć można. Zoja była bliską samobójstwa. Już nawet miłość do córki nie mogła jej powstrzymać. Gotowa była rzucić się w przerębel na newie. Lecz poszła jeszcze do soboru, licząc na to, że matka Boska kazańska zbawi ją cudem, litując się nad jej młodością i macierzyństwem. Ale jak tu nie wierzyć w cuda, Gdy oto spadła na samo dno nędzy ludzkiej Sama nie wie, jak to się stało. Przyszedł jeden, drugi, trzeci. Skorzystali z jej głupoty i bezwoli. Szantażowali nawet groźbami zawiadomienia męża. Nikczemnicy czynili z nią co chcieli, pohańbili, zarazili wreszcie chorobą. Taką, o jakiej dawniej nawet nie słyszała nigdy. Oto żyje w poniżeniu. Ten, co zaraził, ciąży nad nią jak zmora. Zechce, przyjdzie znów. Czyliż można tak żyć. Sablin rozumie, że ma do czynienia nie z zepsuciem moralnym, lecz z nieszczęściem, z naiwnością bezmierną, którą wyzyskała podłość gwałtem. Pociesza ją słodkimi słowy. Czemuż musi umierać? Wszakże cud wyczekiwany od Bogu rodzicy stał się, bo to ona zsyła jej jego. I nim odda się sprawom społecznym, uznaje za swój święty obowiązek urządzić los tej kobiety. Wyprawia ją przy pomocy swego ordynansa kosztem własnym do sanatorium w Finlandii, zabierając od niej list, który mieści kłamstwo. W danych warunkach lecznicze, szczęśliwe dla męża, podyktowane mądrą radą wyrozumiałego i dojrzałego człowieka. Oto Zoja tłumaczy, że zapadła na chorobę u płuc. Stąd nie pisała tak długo. Ale jedzie leczyć się do Finlandii, skąd ma nadzieję powrócić zdrową, a z czasem ujrzeć zawsze kochanego męża. Zaja wyjeżdża z wiarą, że jeszcze los pozwoli jej zapomnieć okres obłędu i powróci jej męża i szczęście. Rozdział 26 W jakimś zakonspirowanym mieszkaniu przyjmują Sablina, Repnin, Macniew, Chryceńko. Niemal szeptem komunikują mu, że wezwali go celem narady w sprawie drażliwej i ciężkiej. A właściwie nie narady, bo już obmyślono wszystko, lecz do wykonania rzeczy niezbędnej dla zbawienia Rosji. Trzeba zabić Rasputina. Sablin wzdryga się. Zabić? Któż zabije? Repnin szepce mu na ucho nazwiska trzech, którzy podjęli się tej misji dla których oni czterej mają już tylko być na wszelki wypadek rezerwą. Tamci trzej? Sablin sądzi, że ci ludzie oszaleli. Przypomina zdanie Wiercińskiego, że do zabójstwa zniżyć się, czy podnieść potrafi się nie każdy. Nie rozumiecie, że tamci trzej po prostu fizycznie nie potrafią zbrukać rąk krwią? Kto? Jeden krewniak cesarza o delikatnych palcach. Drugi, szlachetny arystokrata. Mądry, ale nie brutal. Trzeci, krzykacz, trybun, polityk, pisarz. Nie zabójca. Toć lepiej było znaleźć zabójcę najemnego. Ale macnie w przeczy. Przeciw sile biesowskiej chłop nie pójdzie. Tu trzeba ludzi bez przesądów. Jeszcze ich Sablin ostrzega. Co zrobić z trupem? Lud zaraz z Carem zrobią zeń świętego. Jeszcze burzy się. Przecież to obrzydliwe zasadzka, oszustwo, mord. A Brzydota czynu przywiedzie do skutków odwrotnych niż te, których oni oczekują. Lecz ci trzej są niewzruszeni. Polityka nie bawi się w piękno. Przemyśleliśmy wszystko. Nie czas się cofać. Do diabła, chcesz czy nie chcesz nam pomóc? Jeśli chcesz, przyjdziesz tu jutro o tejże godzinie. Zastukasz hasło zemsta. Sablin odchodzi, nic nie decydując. Jeszcze zobaczy się z krewniakiem, oblenisimowem. Oblenisimow, stary arystokrata, jest obecnie zwolennikiem praw ludu zachodowcem. Idącym po myśli koalicji, pragnącym usunąć monarchę, zawsze niepewnego wobec wpływów ciemnego chłopara z Putina. Sablin, który chce wojny zwycięskiej z Niemcami, nie chce wcale iść na Berlin. Chce dla wojny celów rosyjskich, Konstantynopola, uważa Anglię za sojuszniczkę, za większego wroga Rosji niż Niemcy. Nie chce słuchać jej namów, chwiejących tronem rosyjskim. Nie może zgodzić się na Rosję, mającą zawsze iść za batutą Bismarcka, Bickensfielda, Ponkarego, Clemenceau, Buckinghama. Rosję wiecznego snoba zagranicy. Dla Oblenisimowa natomiast Rosja jest dzieckiem, któremu do kultury potrzebną jest angielska mis i bona francuska. Adieu, au revoir, good night. Żegna z ironią siostrzeńca. Spokojnej nocy to brzmi nie gorzej, odpowiada wujowi znacząco Sablin. Bo on wie, że grozi noc niespokojna i wie, że czeka jej i oblesnimow, słuchający wskazówek z Anglii. Dręczy się. Co ma czynić? Właściwie powinien by donieść cesarzowi o tych wszystkich, którzy zamierzają zepchnąć go z Czy to będą książęta, głównodowodzący, czy poseł angielski. Bo oni chcą Rosję pozbawić głowy, takiej czy owakiej, symbolicznej głowy, bez której wszystko stanie się dzikiem, ślepym stadem i zginie. Zwłaszcza gdy znikąd nie widać wodzów mądrych, nie widać po prostu ludzi uczciwych. Ale on, który kochał Rosję i wiedział, że Rosja ma zginąć w imię ocalenia Europy, nie mógł temu przeszkodzić. A nie dlatego tylko, że car nie zrozumiałby jego ostrzeżeń i tylko by się przestraszył. Lecz przeto, że mierził go donos. Nie stało już w Rosji dawnych, wiernych chłopów carskich w bojarstwie. Stara szlachta zbyt zetknęła się z Europą, aby nie być rycerską. Sablin musiał milczeć. Sablina telefonicznie wzywa Poliwanow. Ostrożnie próbuje, czy nie zyska w nim zwolennika nowych nastrojów i prowodyra reform w armii. Boć kochany generale, aby zwyciężyć trzeba iść z narodem, a nie z monarchą. Monarcha i naród są jednym. Tak było naprzód. Monarcha, potem naród. Teraz jest na odwrót. Nie mogę wyobrazić sobie, żeby stado rządziło pasterzem odparł grzecznie, ale stanowczo Samlin. Pomimo przedstawień Poliwanowa, że Anglia i Ameryka aprowizują i zaopatrują amunicję armię rosyjską, że ziemstwo czyni wszystko, aby podnieść ducha żołnierzy i że może dla zapewnienia zwycięstwa warto byłoby zaprowadzić w wojsku zasadę wyborów. Tej ostatniej pokusie Sablin się nie poddaje. Wybiorą takiego, co nie odróżni foksa od mopsa, rzekł przy pożegnaniu. Nocą pojechał do mieszkania chrycenki, nie wiedząc, czy zmierza tam, aby pomagać, czy aby powziąć informację. Błoto wciągało go. Na szczęście nie był potrzebny. O szóstej nad ranem zjawił się Macniew, blady, z kroplami potu na czole. Dzięki Bogu, wszystko skończone, ale zgadłeś, Sasza, rzekł do Sablina. To było bardzo trudne. W opowieści jego miga szereg okrutnych obrazków, niby rysunków w goi, sceny zabicia Rasputina, bo jedna rozpadała się na kilka. To był naprawdę szatan, sądzi Macniew. Niepodobna było go zabić. Nie imała się go śmierć. Przyszedł. Nie chciał jeść ulubionych ciast, a liczono na jad w nich. Czy coś podejrzewał? Może łypał oczami lubieżnie, niecierpliwił się. Nie rozumiał, czemu nie prowadzą go od razu do damy na górze. Powiedzcie jej, że druh czeka. Wreszcie wypił kieliszek wina. Do zatrucizny w nim mogłaby zwalić słonia. On nie zdychał. Zdawało się, że już był trupem. Nie. Trup siedział na dywanie i przewracał strasznie oczy. Trzeba było strzelać, choć lękano się huku. Jednak otruty i zastrzelony przebiegł po pokoje. Wrzeszczał, że poskarży się cesarzowej, iż go zabito. Trup uciekł na ulicę. Wypadało gonić go. Zwalił się na bruk. Jak ukryć trupa? Członek dumy zaryzykował. Oświadczył policjantowi. Jestem Puryszkiewicz. Zabiłem Rasputina. Szczęśliwie policjant przyklasnął. — Toż samo i z Wozczyk. Zawinęli trupa w futro. Ponieśli na newę. Zrzucili w przerębel. Majaczyło się im, że jeszcze z przerębla wyłazi. Diabeł! Wreszcie spiskowcy. Chwała Bogu! Wszystko skończone. — Panowie! — odezwał się Samlin. — Lękam się, że to nie koniec, lecz początek rewolucji. I, o Boże, czyjeż ręce położyły go? Rozdział 27. Zbliżały się wypadki groźne. Kalosz Rasputina nad przeręblem odkrył mord. Nie trzeba było szerloków, aby po śladach przez policjanta i izwoszczyka odnaleźć sprawców. Sablin wzdrygał się wobec niedołęstwa zabójstwa. Czyż ci ludzie z wyżyn nie powinni byli zabić otwarcie, gdy uznali, że ta śmierć jest konieczną? A tu co było? Trucizna, która nie działała? Kule, które nie trafiały do celu? Trup, który jawił się z przerębla? Wprawdzie oblenisimow oblizywał się z zachwytu, czuł nową erę. Słuchaj, Sasza, dziewka na niewskim powitała mnie cudnym słowem: towarzysz! Koniec Rasputina, koniec Romanowów. Nie śmiej tak mówić, wuju, żachnął się Sablin. Jak hrabia Henryk z nieboskiej, znający wady arystokracji i szlachty, potrafi sławić ich zasługi wobec ciemnoty chłopskiej, tak Sablin, nie zamykając oczu na błędy Romanowów i ich dworzan, staje się wymownym chwalcą budowniczych Rosji, Michałów, Piotrów, Katarzyn patiankinnych, suworowych. Wobec tego narodu, którego właściwie nie było, który umiał jedno, miotać się od jednego do drugiego łóże Dymitra, od polskiego narzędzia do tuszyńskiego wora, rżnąć z Pugaczewem, szaleć ze Steńką. Nic nie szło ku poprawie. Mrok gęstnił. Protopopow, minister spraw wewnętrznych, wymazał ciało Rasputina fosforem. Pokazał cesarzowej w ciemnej kaplicy świecące się ciało i spotęgował jej obłęd, zapowiadając, że raz Putin wstanie, Cesarzowa zemdlała. Przy trupie są stałe straże, bo jedne ręce wciąż składają kwiaty na mogile świętego, inne je kradną. Stróżują jak przy grobie Chrystusa, z przerażeniem opowiada Macniew. Nie to jest straszne, że car kazał zesłać zabójców do Persji, gdzie tych ludzi delikatnych klimat zabije. Ale to, że w Rosji Chrystus i Rasputin mogą być zestawieni: Sodoma i Gomora. Przeciw Romanowym teraz organizował się olbrzymi spisek z ludzi młodych i wybitnych. Ale za kim iść? — pytał siebie samego Sablin. Za rodziną Carską, która gloryfikowała Rasputina jako świętego czy za tymi którzy skryto bójstwem splamili swoje ręce i na kałuży krwi chcieli budować nową Rosję Sablin zdecydował pójdzie zawsze za cesarzem historia jest chorobą rodzinną romanowów ich sprawą prywatną jego dziełem publicznym był wspaniały manifest o celach wojny ten zechce Sablin spełnić to nie było tak łatwe. Wrócił do armii i dziwił się. Wiedział, że składy były pełne zapasów, ale jakieś ręce wstrzymywały je w drodze. Był pewny, że cesarz chce wojny aż do zwycięstwa, raczej pokoju zdobytego wojną, ale nikt nie dawał rozkazu do ofensywy. W wojsku szły dziwne szepty. Nie ośmielono się jeszcze mówić o hańbie ustąpienia. Lecz mówiono o niemożliwości natarcia. Co najwyższe dyskutowano z żołnierzami, przekonywano ich dla ataku. Kto dawniej przekonywał żołnierzy? Rozkazywano i ludzie potrafili iść, bohatersko umierać. Obecnie trzeba było argumentować nawet potrzebę musztry. Wreszcie serce zabiło mu radośnie. Oczekiwany rozkaz ofensywy nadszedł. Plan był wypracowany dokładnie. Termin wyznaczony na 28 lutego. A ludzie Sablina, jakby ożyli, szli odziani w białe zwoje, niewidzialni dla śniegu, wdarli się w pierwsze okopy wrogów bez strat, byli radzi i dumni z siebie. Liczyli, że w Kowlu będą nocą na 2 marca. I nagle coś się załamało. Aparat Morsa wystukał rozkaz. Dawał go na sztarm. To znaczyło, naczelnik sztabu armii, generał Samojłow. Sablin słuchał. Rozkaz brzmiał. Wstrzymać natarcie. Ależ oni tam oszaleli chyba. Ludzie rwą się do boju. Jutro nastąpią roztopy. Stracimy jedyny moment. Wstrzymać, generale Sablin. To rozkaz Sławko Zapa i Stawek. Trzeba było słuchać. W Pietrogrodzie wybuchły ogromne zamieszki. Może już rewolucja? Otóż i zaczęło się, myślał ze ściśniętym sercem Sablin. Rewolucja rosyjska? On ją widział w formie rozboju. W pożarach dworów, pogromach żydowskich, wyżynaniu rasowego bydła, rozdzieraniu obrazów i biciu porcelany. Przypomniał słowa cesarza Wilhelma o Mikołaju II. Czemu nazywacie go niemądrym? Aby przez dwadzieścia lat rządzić rosyjską dziczą, trzeba mieć rozum. Chyba cesarz znajdzie jeszcze wierne pułki i wiernych generałów. Rezuskiego, Ewerta, Brusiłowa, Szczerbaczewa. Rozpędzi dumę. Jeżeli trzeba będzie nawet powiesić buntowników, to... Lecz coś go ukuło pod sercem. Przypomniał proroctwo Rasputina. Moja zguba będzie zapowiedzią zguby Romanowów. Przypomniał coś gorszego, obraz niedawny. Żołnierze 819 pułku, aby nie chodzić nieco dalej do lasu, wyrąbali krzyże na starym, czcigodnym cmentarzu miejskim i rozpalili sobie ognisko. To był ten lud, nosiciel Boga, tak idealizowany przez inteligencję, tak łacno plugawiący ołtarze. Co on uczyni bez uzdy? W liście z dnia 9 marca nie wpisał. Mamy rewolucję. Co będzie, nie wiadomo. Republika, konwent, dyrektoriat, konstytuanta. Diabli wiedzą. Wiem jedno: Napoleona nie ma, a zdradzili wszyscy. Ot po prostu epidemia zdrady. Mówią, że rewolucja była bezkrwawa. Nie jestem specjalistą w tej mierze. Tak, fontanka nie poczerwieniała, ale w bocznych ulicach krwi było dość. Zaczęło się od bezmyślnego przypadku, gdzieś zabito komendanta. Oficerek nowego typu Astachow skomenderował. Towarzysze, idziemy do dumy. I szli, nie wiedząc po co. Niby demonstracja, niby rewolucja, rżnięto kiepską marseliankę. Pojawiły się czerwone płachty. Wezwano przeciw nim sotnię kozacką. Jakiś kozaczek, miast rzucić się na tłum z czerwonymi sztandarami, zarąbał stojącego doń tyłem policjanta. I rewolucyjny zachwyt ogarnął tłum. Zjawiły się panny i ucałowały kozaczka. Potem zaczęto wybijać policjantów. Potem oficerów. Podzielono ich na rewolucyjnych i nierewolucyjnych zabijano tych którzy nie przyjęli czerwonych wstążeczek zapachniało wiosną rodzianko wyszedł przed dumę naturalnie mowa panowie żołnierze wojska rewolucyjne przeklęty carycyzm hurra zdradził nie lud zdradziły szczyty generałowie jak wyrzucała pewna dama w sztabie hrabiemu pałtowowi. Ułożyli order tchórzostwa. Lis, rodzianko, zastraszył cesarza, że może krwi wyleje się, jeśli on nie zrzeknie się tronu. I cesarz rzekł: Nie chcę przelewu krwi, zbędnych ofiar nie będzie. I cofnął rozkaz wezwania wiernych mu wojsk. Po czym Gdenał Łukomski oświadczył, że moment stał się poważniejszy, bo już nie chodzi o losy cesarza. Zakwestionowaną jest w ogóle dynastia. Piszę ci o tym Sasza, abyś wiedział, że nie cesarz zrzekł się, ale to jego zrzekli, jak teraz się głupio mówi. Ktoś z obdarzonych ongi przez cesarza ważył się rzec dziś, że cesarz oddał Rosję tak łatwo jak batalion. To fałsz. Przeżył on straszną noc. Prezes Dumy, naczelnik sztabu, Główno dowodzący mówili mu, że Rosja zginie, jeśli on się nie wyrzeknie. Czyż mógł im nie wierzyć? Grozili zgubą państwa, armii, rodziny, dzieci. Nacisnęli wszystkie sprężyny w duszy cesarza, wodza i ojca. Tak przesuwa się w liście opowieść o historycznej depeszy Mikołaja II, zrzekającego się tronu na rzecz syna. Cesarz płakał podpisując ją w wagonie. O próbie cofnięcia depeszy na wieść o przyjeździe Guczkowa i Szulgina, sparaliżowanej przez najbliższego Muruskiego Nie, wasza cesarska mość. Co podpisane, to podpisane. Nie oddam. O oskarżeniu, które przybyli posłowie z prawicy bez miar i względów rzucili carowi w oczy wreszcie o manifestie, w którym cesarz zrzekał się berła już za siebie i syna, oddając losy Rosji Bogu, narodowi. Armii i bratu Michałowi. Nastąpił dziwny czas, gdy Lada Wicherek wywracał sprawy ważne. Kupka kolejowców, wrzaskiem, precz staratem, zniewoliła Miliukowa, najwybitniejszą osobistość wśród twórców rządu tymczasowego, do lękliwego zastrzeżenia, iż opinia o potrzebie dynastii była tylko jego poglądem osobistym, nieobowiązującym nikogo wśród tych, których wybrała rewolucja rosyjska? Odpowiedź Miliukowa na pytanie z tłumu: A kto was wybrał? Poczem kompania złożona przeważnie z kadetów Miliukowa, Tereszczenki, Guczkowa, Rodzianki, Szulgina, Kereńskiego, Karałowa, Godniewa i Jefremowa zebrała się w mieszkaniu Wielkiego Księcia Michała, gdzie Kereński, wbrew Miliukowowi, zaproponował Michałowi zrzeczenie się tronu. I Wielki Książę, Słaby, nie przygotowujący się nigdy do rządów, trudno się temu dziwić. Zrzekł się ciężaru berła wraz z blaskiem korony. Wasza wysokość, jesteś człowiekiem szlachetnym. Pochwalił zrzeczenie Kieryński i stało się faktem. Leroy est mort. Bez dodatku zwykłego. Wnet samochody ciężarowe jeły przewozić do fortecy ministrów pod strażą żołnierzy panien, chłopców ulicznych. Huligani zdzierali generałom Akselbanty. Banty. Gazety rzuciły na ulicę brudne plotki o rodzinie cesarskiej. Nawet Nowojewryjemia z ironią rozprawiało o ekscesarzu. Chłopaki roznosili pornograficzne rysunki wykrzykując powieść o tym, jak Saszka szyła Rasputinowi rubaszkę i tym podobne. A gdy w pałacu tauryckim, przy dźwiękach orkiestr wojskowych, konstytuował się nowy rząd, pod jego bokiem powstawał drugi, pod opieką zbrojnych żołnierzy i robotników zasiadających przy długim stole, złożonym z ludzi o dźwięcznych nazwiskach. Czachidze, Cederbauma, Gummera, Gelfanta, Rosenfelda, Krachmela, Nachamiekiesa. Zdobnych przecież wstrawniejsze dla ludu pseudonimy rosyjskie markowych, kamieniewych, stjałkowych, zagorskich i tym podobne. A tamten rząd prawowity nie śmiał tego drugiego rządu rozpędzić. Nie wiedział, co z nim ma czynić i postanowił utrzymywać z nim kontakt. Na froncie generał Sablin, poddając się lojalnie przemożnym okolicznościom, nieco suchym głosem, bo trudno mu było zdobyć się na entuzjazm, odczytywał żołnierzom rozkaz rządu tymczasowego i pociągał ich do przysięgi. Szli chmurni, niepewni, oszołomieni, nie rozumiejący nic prócz tego, że coś można skorzystać, ale nie śmiejąc jeszcze wyciągnąć rąk wobec nieznajomości granic tego czegoś. Zdarzył się wypadek. Tłum przywlugł przed Sablina pod oficera Jermołowa, szarpiąc go i bijąc. Nie chcę przysięgać. Drugi raz przysięgać nie będę. Stanowisko Sablina przede wszystkim zabraniającego bić oficera wzburzyło tłum. Towarzysze, może i sam generał jeszcze nie przysięgał. Był moment groźny. Z pomocą Sablinowi przyszedł rezolutny Wierciński. Towarzysze, przemówił, nie splamimy rewolucji. Kto chce, może przysięgać. Kto nie chce, niech nie przysięga, nie ma już tyranów. I rozeszli się, ale głuchy pomruk nie zamilkł. Samblin proponuje Jermołowowi ucieczkę na jego koniu. Generale, ja zostanę, lecz ty uciekaj. Twoje życie jeszcze będzie potrzebne. Pułkownik Kozłow przyłącza się do tej prośby. Ludzie powariowali, nie jesteś bezpieczny, generale. Wtem nadchodzi radio radiorozkaz. Sowieta saudackich i rabocich deputowanych. Zatytułowany. Do wszystkich wszystkich. Usuwający dyscyplinę w wojsku. Milczeniem zaakceptowany przez rząd tymczasowy i Sablin postanawia prosić o dymisję. To nie będzie dezercją, lecz protestem przeciw szałowi niszczącemu armię. Lecz przypomniał sobie twarz mistyka Jermołowa, który postanowił zostać, aby przyjąć śmierć. Gdyż w pomruku żołnierstwa rozchodziła się zapowiedź Jeremiejowskiej noci. Tak przekręcono Bartłomiejową, grożąc nią oficerom. I Sablin, nie chcąc psuć pięknej linii życia, poświęconego zawsze Rosji, postanowił cofnąć prośbę o dymisję, przyjąć krzyż iść na Golgotę. Koniec rozdziału XXVII.